Krzysztof Herdzin, jestem kierownikiem muzycznym musicalu Deszczowa Piosenka. Szanowni Państwo, jest to niezwykła przygoda nie tylko dla mnie, ale i również dla muzyków i solistów. Muzyka swingowa, muzyka dzisiaj przeżywająca renesans tak naprawdę. Coraz częściej się wraca do lat 20., 30., 40., kiedy królowały big bandy. Count Basie, Duke Ellington, Cab Calloway, Tommy Dorsey. Jest to muzyka niezwykle energetyczna, cudownie iskrząca się, mieniąca kolorami, barwami. W 50. Wypełnij proszę pierwszą ćwiartkę, dobrze? Jakimś filmem do tego akcentu na 2 i. Tak samo w 51. Wypełnij raz. Aha. Tak? Wiesz, o co mi chodzi? Tak, oczywiście. Że antycypujesz akcenty, nie grając tylko, wzmacniając to co grają dęte, ale istotniejsze jest to, co się wydarzy wcześniej. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny przyszło mi pracować nad tym musicalem. Mamy świetną ekipę, świetną orkiestrę. Akurat tutaj jeszcze ćwiczymy w warunkach polowych. Przed nami dopiero przenosiny do kanału. Zaczynamy teraz rozczytywanie utworów. Mamy praktycznie mały big band, 4 saksofony, 3 trąbki, 2 puzony, smyczki, sekcję rytmiczną. Muzyka, tak jak wspomniałem, bardzo energetyczna, wybuchowa, ale są też piękne, liryczne fragmenty. Myślę, że będzie to spektakl, który zaczaruje widzów i no, myślę, że długo będziemy to grali i długo będziecie Państwo tęsknić za sceną Teatru Muzycznego w Poznaniu i będziecie tu wracać. Bardzo zapraszam, premiera 16 września.